to już kolejne spotkanie z cyklu Metropolia Olsztyn. Jak ta koncepcja się rozwija? Sam pomysł, zdobywanie nowych prelegentów, nowych koncepcji, czy to się przeradza w swoisty taki know-how, który faktycznie jest pomysłem do Olsztyna? No, Olsztyn jest miastem wojewódzkim, miastem, które musi rywalizować z innymi miastami podobnej wielkości. Musimy rywalizować z Białymstokiem, z Toruniem. No, bardzo trudna jest rywalizacja z Trójmiastem czy z Warszawą, ale też taką rywalizację musimy podejmować. I musimy szukać, dzisiaj będziemy o tym rozmawiali, miejsca do inwestowania w Olsztynie. Takiego inwestowania, który przyciągnie dużych inwestorów, który wprowadzi nowego ducha do Olsztyna. Inne miasta szukają takich miejsc i dzisiaj będzie na ten temat mowa. Dzisiaj popróbujemy wskazać na mapie Olsztyna, jakie są potencjalne możliwości. I to jest otwarcie dyskusji, bo to my chcemy, żeby ta dyskusja o metropolii mówiła o tym, jak Olsztyn, czego chcą nasi mieszkańcy w takiej swobodnej, luźnej wymianie, w której nikogo nie krępujemy, w której zapraszamy, do których zapraszamy wszystkich, ale musi być to rozmowa taka naprawdę szczera, w której nikt nie przychodzi z gotową koncepcją, tylko przychodzi z chęcią dyskutowania z innymi. Czy centrum można w Olsztynie faktycznie przenieść w inne miejsce? Tego centrum, które istnieje, na pewno się nie da. To zapewniam. Nie jesteśmy bohaterami filmu Barei. Tytuł oczywiście ma charakter troszkę prowokacyjny. Bardziej rozmowa dotyczy tego, czy obecne centrum w jego obecnych kształcie, granicach, ukształtowaniu, czy jest wystarczające, aby zabezpieczyć tereny pod pewne potrzeby rozwojowe miasta, jeżeli to miasto chciałoby aspirować do pewnych funkcji, nazwijmy to ponadregionalnych. Mówimy je ponadregionalne, możemy używać określenia metropolitalne, ale wszędzie tam, gdzie pojawiają się funkcje wychodzące poza zabezpieczenie potrzeb tej społeczności lokalnej czy regionalnej, jak chociażby, nie wiem, Polska Akademia Nauk, która buduje, co pewno znaczna część czytelników wie, w tej chwili niedaleko jeziora Skanda swój nowy obiekt dla Instytutu Rozrodu Zwierząt. I cóż, jest to funkcja ponadregionalna, jest to funkcja metropolitalna i jak widzimy, trochę brakuje na nią miejsca w centrum. Jak zaczniemy sobie wymieniać potencjalnie inne funkcje i spojrzymy na to nasze centrum, piękne, atrakcyjne, ale jednak małe, to stąd ta dyskusja o potrzebie nowego centrum. Na pewno starego centrum ani nie będziemy przenosić, ani nie będziemy niszczyć. Panie starosto, czy ta dzisiejsza dyskusja, no pod takim trochę prowokacyjnym hasłem Nowe Centrum Olsztyna, to jest zagadnienie interesujące dla mieszkańców powiatu ziemskiego? Wydaje się, że tak. Jeżeli spojrzymy na metropolię czy na aglomerację, to musimy to zrobić wspólnie, to centrum Olsztyna. Olsztyn jest centrum, bo jest raz, że jest centrum województwa warmińsko-mazurskiego, dwa, że jest stolicą tego województwa i trzy, że tu się w Olsztynie praktycznie wszystko dzieje, bo są wszystkie instytucje. Czyli nie można Olsztynowi odmówić tego, że jest centrum i to centrum, które przyciąga i inwestorów, i mieszkańców, i pracę, i wszelkie sposoby tworzenia kultury szeroko pojętej, sportu szerokiego pojętego. To jest Olsztyn. Tylko w perspektywie powiatu olsztyńskiego chcielibyśmy, żebyśmy mogli wspólnie tworzyć aglomerację olsztyńską, dlatego że razem nas jest 300 tysięcy i razem jesteśmy pod względem wielkości obszarowej drugim samorządem w Polsce. I w tym momencie te dwa argumenty dawałyby nam możliwość tworzenia wspólnego centrum i dla miasta Olsztyn, i dla powiatu olsztyńskiego, a również dla całego regionu. I głęboko wierzę, że kiedyś taka opcja powstanie. Porozmawiamy bardzo poważnie o aglomeracji olsztyńskiej, o tym, że to jest warto wspólnie rozmawiać i prowadzić dialog, jak wykorzystać potencjał środków unijnych, wspólnie wykorzystać środki finansowe, które czekają, żeby można było stworzyć wspólny transport publiczny, żeby można stworzyć wspólną edukację, żeby można stworzyć wiele wspólnych innych kwestii związanych z tym centrum. Sama idea, żeby centrum miasta w Olsztynie było w innym miejscu, to jest nowość? Oczywiście to jest temat, który już jakiś czas krąży w eterze.
wiele się o tym mówi, natomiast myślę, że o tym trzeba rozmawiać i trzeba też znaleźć wspólne rozwiązanie i wspólnie potrzeby wszystkich gmin ościennych wziąć pod uwagę, tak by ten konsensus wypracować z korzyścią dla wszystkich, nie tylko dla jednej strony czy dla większego miasta, ale tak by równo potraktować wszystkie ościenne gminy. Czy w ogóle hasło Metropolia Olsztyn jest atrakcyjne dla ościennych gmin? No może metropolia to jest takie bardzo pospolite określenie. Oczywiście ma swoje określenie już w encyklopediach. Natomiast myślę, że to aglomeracja olsztyńska bardziej mi pasuje do określeń takich powszechnie stosowanych. Z uwzględnieniem, szczególnie uwzględnieniem miejscowości ościennych, tak jak Barczewo, które mają bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w Olsztynie, ale także mieszkańcy, którzy mieszkają w moim mieście, w mojej gminie, również dużo wnoszą do Olsztyna, także musimy zrobić wspólne porozumienia, wspólne ustalenia, które będą z korzyścią dla wszystkich stron. Szczególnie chodzi mi o obie strony, czyli Olsztyn i Barczewo, ale również zależy mi na ościennych gminach, tak jak dookoła Jankowo, Olsztynek czy Dywity, Stawiguda i tak dalej dookoła, w drugim wianuszku tak zwanym.